trzecim odcinku naszego gotowania z Horeca Las Calisz przygotujemy drugi sztandarowy produkt obok dziczyzny tejże firmy, czyli królika. A przygotujemy faszerowane udka królika, faszerowane orzechami i ziołami. Marku, jakbym mógł Cię poprosić o to, żebyś oczyścił te przednie skoki z mięsa. One będą nam stanowiły farsz do nadziewania tych udek. Pewnie wyjdzie, jak wyjdzie za dużo, to odłożymy, ale to nie ma problemu. Ja mam tutaj cztery piękne udka. Ja z kolei będę czyścił udka z tej kości tutaj, zarówno biodrowej, jak i udowej, po to, żeby móc do środka włożyć farsz. Wszystko to, co nam zostanie, czyli ścinki, jakieś kości, wrzucę do takiego szybkiego bulionu, który będzie stanowił podstawę do duszenia, a w tym bulionie tutaj już pływają warzywa, tutaj ekologiczne, z ogródka przypałacowego, bo gościmy w pałacu w Orli. Piękna rzecz, naprawdę, one mają tak cudowny aromat, ja już jestem zachwycony. Tutaj jest marchewka, jest seler, jest, może być seler naciowy, ale jest młody seler, jest por, jest cebula, dymka, i odrobinkę tymianku, wrzuciłem liść laurowy i ziele angielskie. Ale czyszczę to dalej. Te udeczko czyścimy w ten sposób, żeby została taka kieszonka, czyli tu naokoło oczyściłem kostkę i odetnę tylko tak. Robię to specjalnie w powietrzu, żeby szanowni widzowie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dochodzę w pewnym momencie do tego momentu, kiedy jest drugi staw i odcinam po prostu udko, o, w ten sposób, i do bulionu. Nic się nie marnuje, wszystko wykorzystujemy raz. Muszę powiedzieć, że mięso królików jest tak zdrowe, że nawet bardzo często, zresztą to była moja ulubiona na przykład potrawka gotowa w słoiczkach mojego syna, właśnie jest wykorzystywana na obiadki dla niemowląt. Także spokojnie, bez obaw, bardzo dietetyczne, bardzo smaczne. Polecam każdemu. Też delikatnie to tutaj robię, żeby nie skaleczyć tego udka. Udka mamy już wytrybowane, czyli wyjęliśmy z nich kości udowe. Mamy już mięso ze skoków przednich. Marek teraz sieka czomber, czyli rwie listki czombru. Można stosować czomber, można stosować estragon, bardzo lubi nasz króliczek. Tu mamy uprażone orzechy laskowe. Zdjęliśmy z nich skórkę, je zmiażdżymy. I proszę Państwa, tutaj mam jeszcze te mięso z łopatki, znaczy nie z łopatki, tylko ze skoków przednich. Trzymam je sobie, biję do nich jajko, po prostu. Jedno wystarczy. I będę miksował na farsz. Z grubsza posiekaj, ewentualnie możesz zmiażdżyć. Jak Ci jest wygodnie? Nie jest to istotne, gdyż później i tak to będziemy kroić.
Dodam tutaj do środka gałki muszkatołowej. Soli. Pieprzu. Gałka to jest twoje oczko. Tak, to jest moja... Ja jestem uzależniony od gałki muszkatołowej. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie. Gałka muszkatołowa bardzo ładnie podbija i wydobywa smaki. Oczywiście pod jednym warunkiem, że nie... Przesadzimy. Tak, przesadzimy z gałką. Zresztą przesadzona gałka muszkatołowa ma właściwości halucynogenne. Jakbyś mógł wrzucić tutaj do środka te orzeszki. Mamy łyżkę i ten czomber. Mam obawy, że nam nie przejdzie przez worek, więc dodam do tego troszeczkę tutaj tego wina, żeby tylko lekko rozrzedzić ten farsz. To na pewno nie przeszkodzi, a wręcz pomoże. I ten, proszę, tu pakuj do środeczka. Hoppa. No to solimy tylko lewa, prawa nasze udko. I co robimy dalej? Arek, już są więcej obetni, bo nam nie przejdą te grube orzechy. Pakuj. Jeszcze. O, tyle starczy. Kładziemy to na folii w ten sposób, żeby to zajęło tak mniej więcej o. I przywiązujemy tutaj tak w połowie mniej więcej sznurkiem. Dobra. Okay. Po to tylko, żeby ta folia nam się nie zsunęła i zabezpieczyła farsz przed wypłynięciem ze środka. No, można na kokardkę, można bez kokardki. I lecimy dalej. Bardzo zdrowe mięso. Lubisz, Arek, ten w ogóle tak. Królika? Oczywiście, nawet no ja też. Karcie. Ale powiem ci, że bardzo mało lubi, nie wiem, nie chcę się przekonać do ja do mam tego mięsa. Bardzo, bardzo jest ono zdrowe, ale ludzie się boją, bo on jest trochę trudny, no, przygotowanie. Ale... Na pewno jest trudniejszy niż kurczak, no, na prawda? Pewno. Przelewam teraz warzywa z niewielką ilością tego bulionu. Dam tutaj do środka. To się będzie z tym tak naprawdę dusiło w piecu pod przykryciem o temperaturze 180 stopni jakieś 40 minut. Znowu możemy się zabawić później w sondę, żeby sprawdzić, czy to... Przykrywamy folią? Przykryjemy folią, tak. Przykryjemy folią. Przykryj i wstaw do pieca 180 stopni na jakieś 45 minut. Arek już ma gotowe mięso. Minęło 45 minut. Jest już naprawdę w porządku. Areczku, wyjmij, jakbyś mógł wyjąć i rozpakować te udka. A ja, cóż ja zrobię? Ja zrobię, przygotuję warzywka, tylko już do samej prezentacji. Delikatnie przełożę je tutaj na patelnię. One niech moment odpoczną, żeby sobie tam te soki się uspokoiły w środku. Troszkę świeżego masła. Spróbujmy, jak to smak. Trzeba będzie troszkę posolić. Delikatnie podleję białym winem, żeby stworzył się sos do warzyw. I to się odparuje i będziemy mieli gotowe. Mam taki sprytny nożyk. Udko pięknie się prezentuje. Kroimy je w takie nie za cienkie, nie za grube plastry. Około 1 cm. Do momentu, aż natrafimy na kość. O, tu już jest prawie kostka. I teraz tak.
Króliki, jak wiadomo, lubią marchewkę, więc dajemy jej słuszną ilość. Taki zblanszowany porek też nikomu nie zaszkodzi. Znaczy, selerek, przepraszam. O, może jeszcze jedną marchewkę. Jeszcze dokończymy. Jeszcze zrobimy troszeczkę sosu do tych warzyw. Co, gdzie możemy to polecić? Oczywiście ta potrawa do spróbowania w Pałacu w Orli. Oczywiście też polecamy subskrypcję kanału Horeca Las Calis. Takie danie świetne, z młodymi warzywami, wiosenne, letnie, no cudo, leciutkie, przecież królik jest tak delikatny, tak lekkostrawny, on tutaj jest z orzechami, z warzywami, proszę, nic więcej nie trzeba. Jeszcze raz zaproszę Państwa do subskrypcji kanału Horeca Las Calis. Zaproszę Państwa też do Pałacu w Orli, w którym to wszystko się tutaj odbywa i nagrywa. I polecam Was do gotowania i jedzenia dziczyzny oraz królików.